Witajcie moi drodzy, dzisiaj mam dla was coś innego, coś mniejszego, ale coś fajnego. A mianowicie... Xiaomi TV Box S drugiej generacji. Trochę większe pudełko niż taki zwykły stick. I co to właściwie jest? To jest, proszę Państwa, takie urządzenie, które podłącza się do telewizora, łączy się z siecią Wi-Fi, ma się do tego pilota i można pobierać i oglądać sobie swoje ulubione filmy na swoich ulubionych platformach. Mianowicie tutaj mamy opcję na chyba wszystkie te popularne platformy, bo mamy tutaj Google Play, którego możemy właśnie pobrać sobie. Netflixa, YouTube'a, HBO Go, Amazon Prime'a i tak dalej. Będziemy to zaraz testować, jak to działa, czy to działa sprawnie. Podobno jest to troszkę lepsze rozwiązanie niż zwykły stick. Kosztuje dosłownie 80 do 100 zł więcej niż zwykły stick. To kosztuje 300, stick bodajże 200, ale da się to znaleźć taniej. Ja to kupiłem za 270 na przykład. I tak. Czym to się różni od takiego sticka wpinanego do telewizora? Ano tym, że tu mamy 2 GB pamięci RAM, a w sticku mamy 1. Za chwilę zaczniemy nasz unboxing i sprawdzimy, co kryje to pudełko w sobie. Tylko wstanę po jakiś nożyk. Już z nami jest czarodziejski nóż do otwierania paczek i skrobania ziemniaków. Zatem zacznijmy unboxing. Chirurg. To jest precyzja chirurgiczna, że tak powiem. No, zdejmij to mała. Właśnie tak. Może ci pomogę. Okej. Zestaw. Ręce mi się trzęsą, ale jest ok. Zestaw zawiera Xiaomi TV Box S, pilot, kabel HDMI i taki kabel do zasilania, zwyczajny. Otwieramy. Stawiasz opór. Nie podoba mi się to. Ale po co te nerwy? Tak wiemy, że się poddasz. No i pudełeczko mamy. Ja sprawdzę sobie jeszcze, jak ktoś nagrywa może kamerkę na troszkę niżej, żebyście widzieli, co tutaj leży na stoliku. Mamy to! Zatem pudełeczko i co zawiera nasze pudełko? Mianowicie jest to właśnie taki malutki, że tak powiem, routerek trochę. Wygląda to mniej więcej tak. W porównaniu do mojej ręki, do drugiej, do głowy. Nie jest to duże, wręcz bym powiedział małe. I mamy tutaj oczywiście port HDMI, port na USB, port na zasilanie i port audio na słuchawki. Ale kto będzie tego używał na słuchawkach? Da się na pewno chyba z tym połączyć, na przykład przez AirPodsy. Jakby ktoś nie wiedział. Dalej zrobię to tak. O, tako, tako. I jak upadnie, to się zepsuje. I kupię. Nie, nie kupię. Dalej. Standardowo instrukcja. Kabel HDMI, około metra, tak mi się wydaje. Kabel do zasilania i pilot. Pilot mały, prawdopodobnie bez baterii. Już to dla was sprawdzam. I tak, no oczywiście, że nie ma baterii. Po co dawać do zestawu? Zawsze trochę się zaoszczędzi. No i na pilocie tak. Przycisk włączenia, przycisk przejścia do... Nie wiem co to jest, jakaś wyszukiwarka chyba podobna. Zwykłe, takie do klikania na doki, zatwierdzania. Xiaomi TV Plus, nie wiem co to jest, ale się może dowiem. Cofnij, powrót do takiego głównego menu i skróty szybkiego, że tak powiem, przejścia do Netflixa, do Prime Video, do YouTube'a i do galerii aplikacji. Głośniej, ciszej, koniec. Proste, że hej. Zatem zacznijmy to podłączać do telewizora. Witajcie moi drodzy, ja wróciłem, mam ze sobą dwie baterie, bo oczywiście musiałem je dokupić, bo ich nie miałem, więc je od razu zaaplikujemy do naszego pilota i rozpoczniemy aplikację całego urządzenia do naszego telewizora. Przesunę sobie tego Jana, żeby mi tu nie przeszkadzał.
będę chodził wam pokazywał wszystko. Urządzenie mamy tutaj. I tak, pierwsze co, to musimy podłączyć kablem HDMI. Bardzo krótki, tak jak mówiłem, to jest metrowy. Kabel HDMI do telewizora. I zaraz będziemy sprawdzać, co tu się dzieje, co tu się wydarzy na tym urządzeniu. Podpinamy do HDMI 3. Teraz do naszego urządzenia. Nawet kabel HDMI jest podpisany. Xiaomi, proszę, proszę. I następnie podpinamy nasz kolejny kabel. Jest to kabel od zasilania, ale jest bardzo krótki, cholercia. Na szczęście mam tu blisko gniazdko, tylko muszę się do niego dostać. Mamy to. Włączył nam się już telewizor. Dobra, to robimy to, co każe. Oho, włączyło się, czyli działa. Ustawiamy język. Jest polski. Proszę bardzo. Region lub kraj. Również jest polski. Skonfiguruj na telewizorze. Może potrwać dłużej, bo tekst wpisuje się pilotem. OK. Sieć. Jaką my tu mamy sieć? Sekundkę. Wszystkie dane dotyczące sieci. Ta-da! Łączy się. Update na starcie. Ale nie będziemy w to wchodzić. Tu mamy tylko sprawdzić, jak to działa, jakie są aplikacje i tak dalej, i tak dalej. Voila, zalogowane. I ten przycisk na górze tu, to był właśnie asystent Google. Fajne. Fajne, ale nie korzystałem. Ale coś tam się gada, to się szykuje, coś takiego, jakoś tak. Okej. I teraz jesteśmy w miejscu, gdzie możemy wybrać swoje subskrypcje. Ja mam na YouTubie, mam Prime'a, mam HBO, mam Disney+, Canal+ nie mam. Potwierdzamy, sami widzicie, naprawdę jest sporo tych aplikacji tutaj. Te inne sticky od innych firm często nie mają jakichś. Ten nie ma HBO, ten nie ma tego, ten tamtego, tutaj jest wszystko, jak na razie. Tak, tak, tak. Właśnie ustawiliśmy to, że możemy dawać głośniej. OK. Instaluję nasze aplikacje teraz, te, które daliśmy prawdopodobnie wcześniej. Ale jedyne, co mogę teraz powiedzieć, to to, że całość działa naprawdę płynnie, jak wpisywałem wszystkie informacje tam, e-mail, hasło i tak dalej, i tak dalej. Całość działała naprawdę sprawnie i szybko. Nic się nie zacinało tutaj, wszystko było w porządku. A sobie chwilę poczekamy, więc po prostu... Voila! Możemy korzystać z usługi Google TV! Tak się to prezentuje. Moje aplikacje, wszystkie oczywiście mi pobrało, które ja zaznaczyłem. I to, co naprawdę mi się w tym podoba, to skróty do filmów, mianowicie z danych platform. Na przykład tu mamy Prime Video, tu mamy, wyświetlają się propozycje. Zjeżdżamy niżej, Apple TV, bang! Co możemy tu obejrzeć? No to jest niesamowite. Canal+, filmy Google, YouTube, HBO Max, wszystko nam się wyświetla. Panel jest naprawdę świetnie tutaj zrobiony, ten główny, te menu. Tak naprawdę jest to prostsze użytkowanie niż zwykły telewizor ze Smart TV, bo w zwykłym telewizorze musicie przechodzić, w tą aplikację wchodzić, potem nie chcecie oglądać, to w coś innego. Zawsze ja przynajmniej mam tak, że nie wiem, co chcę oglądać, szukam. I najczęściej wchodzę na jedną z platform, klikam. A tak, mogę po prostu wejść tutaj, przeklikać całe HBO, nic ciekawego nie znajdę. Zjeżdżam na Netflixa, może YouTube, kto wie. Naprawdę to jest świetne rozwiązanie. No, całość naprawdę chodzi bardzo płynnie. Każdy klik jest od razu wyświetlany. No póki co, wiadomo, ja z tego też nie korzystałem jeszcze aktualnie, dopiero to odpaliłem, ale widzę, że naprawdę powinno być ok. Na przykład mój telewizor już jest prawie wiekowy, 3 lata ma i na tym pilocie, jak sobie wchodziłem w Netflixa czy coś, to po kliknięciu, no czasami się po prostu lagował i tak dalej. Tutaj jest osobne urządzonko, które odbiera sygnał i wszystko mamy na tacy. Tak więc to się prezentuje. Nie jest drogie, naprawdę, jeżeli chcecie kupić sticka albo to, wydaje mi się, że to będzie lepszym rozwiązaniem ze względu na to, że ma trochę więcej tego RAMu, jak
przyjdą jakieś aktualizacje, nie wiadomo jak stick się będzie zachowywał, tu na pewno jest większa szansa, że dłużej to pohula. Mam nadzieję, że rozwiałem wasze wątpliwości, jeżeli się zastanawiacie nad kupnem takiego czegoś i nie wiecie jaka firma. Myślę, że to jest dobre rozwiązanie. Tak więc dzięki za dzisiejsze oglądanie tego materiału. Jeżeli się podobało, napisz komentarz pod spodem, rzuć lajka. Do zobaczenia w następnym odcinku, filmie, w następnym filmie. Pa! To jest rozwiązanie dobre nie tylko na takie warunki domowe, bo to jest taki sprzęt, który po prostu pakujesz i jak gdzieś jedziesz, gdzie nie jesteś pewien, czy na pewno gdzieś jest smart TV, czy nowszy telewizor, na którą obejrzycie swoje ulubione seriale, to jest właśnie fajny sprzęt pod to. Bierzecie to do plecaka, nie zajmuje dużo miejsca, podpinacie tylko pod HDMI, łączycie z Wi-Fi i jest sprawa załatwiona, macie swoje konta cały czas pod ręką. Sprawdzę w ogóle, czy się nagrywa. Wszystko się nagrywa.